Cześć, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku zagrałem w kampanię Mongołów i w ostatnim odcinku udało nam się w zasadzie zdziesiątkować krzyżowców w bitwie pod Tortosa, gdzie nie został już w zasadzie żaden obrońca będący w stanie bronić tej twierdzy przed naszymi siłami, więc myślę, że wyślemy teraz naszą tą jedną okrętową flotę do zablokowania portu w Akre. Wtedy dzięki temu będziemy mogli ich jeszcze bardziej osłabić. Naszym celem na teraz jest po pierwsze skończenie z plagą, bo jak widzicie mamy tutaj pewne problemy. Dodatkowo musimy odeprzeć tą armię kalifatu, która idzie na Aleppo, i poczekać do momentu, w którym skończy się niestety plaga, bo bez tego nie ruszę dalej i nie będę w stanie przejąć Damaszku, gdzie są liczne, ale słabe armie należące do kalifatu. Głównym problemem będzie fakt, że jest tutaj wiele maszyn oblężniczych, mogących zniszczyć nasze jednostki jednym celnym strzałem. Dlatego też myślę, że to będzie największy nasz taki problem tutaj. Przestawimy też naszego tutaj szpiega, może tutaj. O, dzięki temu będziemy widzieć też, co się dzieje na Cyprze. Cudownie. Generalnie zajęcie Nikozji to byłby świetny patent. Ja powiem wam, że kiedyś byłem na Cyprze. Byłem na wakacjach, jak byłem dzieckiem. Miałem około 14 lat albo 13 lat. To mój tata był w Kuwejcie na misji ONZ-owskiej, gdzie był właśnie ten czas, w którym ONZ wysłało obserwatorów do Kuwejtu po agresji od strony Iraku i odepchnięciu Iraku później przez siły już sojuszu. Więc pojechał tam, był tam przez rok, więc ja przez rok praktycznie ojca nie widziałem na oczy. Bardzo się wtedy o niego martwiłem. Przepraszam was teraz, ale mam tutaj mały telefon. Okej, już jestem, przepraszam, ale miałem telefon. I mój tata był wtedy właśnie jako jeden z obserwatorów ONZ-u razem z innymi obserwatorami z różnych krajów. To byli tam Norwegowie, byli tam Amerykanie, cała masa ich było. Był też Fin jeden, więc naprawdę dużo. Taki miszmasz kulturowy. I pamiętam, że jak była chyba 3/4 jego pobytu, tam on dostał taką tygodniową przepustkę i zabrał nas wszystkich na Cypr. Czyli polecieliśmy chyba najpierw z Polski do... Nie pamiętam, gdzie była przesiadka, ale prawdopodobnie gdzieś właśnie w Węgrzech była przesiadka w inny samolot i później spotkaliśmy się właśnie z moim tatą tutaj na Cyprze. My byliśmy w tej... nie w tej części tureckiej, tylko w tej drugiej części, a bardziej zwiedzaliśmy mniej więcej o tą część Cypru, więc... Bo fajna wyspa, choć muszę wam powiedzieć, że w dość surowym takim klimacie, mało lasów, dużo krzewów. Generalnie się nabijałem strasznie z ich sposobu łażenia po górach, gdyż na każdą górę da się wjechać samochodem. A ja wtedy lubiłem łazić po górach. I mają tutaj faktycznie kilka nawet potężnych wzniesień, powyżej 1000 bodajże metrów, ale ładnie wyglądających, ponieważ one są strome. Więc Cypr, jeżeli nigdy nie byliście, kiedyś będziecie mieć okazję za granicę polecieć, to naprawdę polecam. Fajna wycieczka to była. Więc tak, wracając do tego. Cypr wypadałoby zająć, jak widzę, że armię się stąd wyciągnęli. Armię. Nie mają tu też dowódcy. Nie, jest jeden generał. Mają tutaj generała. Jak tylko zdobędę Adane i zwerbuję, czy po prostu ta armia dojdzie mniej więcej na to pole, to przerzucimy okrętem właśnie nasze siły do Nikozji, gdzie zbudujemy sobie przyczółek. Dobra, tutaj chyba myślę, że wszystkim się już zająłem, niestety, ale będę musiał poczekać na skończenie tej... zjadłem słówko, zarazy, bo jeżeli pójdę dalej, to będę jedynie tracił. Tu też jest zaraza, na szczęście nie, tu już zarazy nie ma, więc mam nadzieję, że też tutaj Bizantyjczycy ruszą swoimi siłami na pomoc dla Trebizondu.
Wtedy będę mógł zrównać ich z ziemią. Tak czy siak na razie zbudowałem tutaj maszyny oblężnicze, by móc przyspieszyć po prostu oblężenie i w następnej turze zaatakować. Ewentualnie fajnie by było też właśnie tego tutaj szpiega przerzucić. Nie, wyślemy go w tą stronę, ponieważ jak już pamiętacie, wysyłam aktualnie aż 3 armie. Na 2 armie na terenie Nowogrodu, i 1 armię na teren Rusi Kijowskiej, by rozpocząć z nimi wojnę. Więc relacje pogorszone z państwem krzyżowców i nic mnie to nie obchodzi. Więc tak, myślę, że tutaj w takim razie skończymy. Zobaczymy, czy jeszcze gdzieś tu mam jakiś agentów, których mógłbym poprzenosić. Tu jest jeden agent i to jest kapłan. Kapłana chciałbym 69%, 30%. Tu cię przerzucimy. W Edessie nikogo nie ma. W Bagdadzie również. Tu jest jakaś mała armia buntowników, ale na razie nie są jakoś specjalnie groźni dla nas. Tutaj natomiast fajnie by było tych wysłać na północ do Afha w stronę Kerma. Zostaną za chwilę przechwyceni przez naszego dowódcę. Są to dość takie mocne elitarne siły, więc nie będzie problemu z zabraniem ich. Tutaj natomiast mam jeszcze 3 oddziały łuczników, których nie zauważyłem, więc też ich zabierzemy oczywiście w Tabrizie. No, widzę, że tutaj sporo się tych armii buntowników porobiło, bo będę musiał się tym troszeczkę jednak zająć, bo jest ich tutaj zdecydowanie za dużo. No cóż, ale zrobię to na pewno poza kamerą, bo to są malutkie batalie, na które raczej nie będziecie mieli ochoty patrzeć zbyt dużo. Więc tak, zobaczmy. Zróbmy sobie save'a. Zrobimy koniec tury. Zobaczymy, co robią aktualnie, co zrobią muzułmanie. I co zrobią Turcy. Czy może wyślą posiłki z Kasera? Nie, to tak to się chyba czyta. Na pewno się to tak nie czyta, ale znając mój talent do przekręcania nazw, to serio. Zobaczymy jeszcze, co zrobią Bizantyjczycy, bo w sumie bijemy się już tak z Kalifatem, Turkami, Bizantyjczykami, Rusinami, z Nowogrodem. O, Szkocja coś chce. A ja sobie łyknę kawę z mojego wiadra. Zobaczcie, port na Morzu Śródziemnym, od razu Szkoci. Oczywiście, jak najbardziej. Chcę z wami handlować, po to mi będą te porty. Gdy zdobędziemy ich więcej, oj, handel nam wzrośnie. Na razie Antiochia nie przynosi zbyt dużo pieniędzy, ale mam nadzieję, że w późniejszym etapie się to zmieni. Widzę, że tutaj całkiem niezłe siły idą na nas. Jest to jedna armia plus kilka oddziałów odwodów. I tak patrząc, to Turkom zostały 3 prowincje. Góra 4. Więc potężne imperium tureckie przestaje właśnie istnieć. Tutaj będziemy okupować. Nie zależy mi na niszczeniu Adana. Chyba zmienię nazwę na Adna. Będzie mi łatwiej się wymawiać to. I kalifat poszedł dalej. Cóż, nie wiem, gdzie oni w końcu idą. Zawiązali z nami na razie zawieszenie broni. Więc to nie, to oni na Turków idą? Nie mam pojęcia. Węgrzy się również pojawili. Prawdopodobnie będą chcieli zawiązać też właśnie sojusz. To ja w takim razie mogę udać się dalej i zająć ten Cypr dzięki temu. Zobaczcie, kalifat się wycofał. Cudownie. Mogą się teraz skupić na odbiciu. Pamiętacie, tu oni mają tutaj gazę, która należy do krzyżowców i zostaje ta nieszczęsna Akra, która będzie się raczej dość mocno bronić. I mamy 23-letniego kandydata, który jest niezły. Weźmiemy go. Król Nowogrodu nie żyje. Gdzie jesteś? Jesteś w Alamut. Alamut to dobre miejsce. Fantastycznie. W takim razie może zrobimy tak. Przepraszam, odbiło mi się. Wyślemy tutaj dodatkowe siły. Połączymy ich oczywiście. Następnie dalej na front prosimy. I mamy tutaj 23-letniego świeżego generała, który jest co prawda żółtodziobem, ale miał tam pewne uzdolnienia. Ja się zastanawiam, czy zrobić z niego zarządcę swoich ziem. Chyba tak, bo potrzebuje teraz bardziej, wiecie co, zarządców niż wojskowych, więc wyślemy go tutaj. Może do Basry. Basra jest większa. Nie, Afgaz jest aktualnie większym miastem. Bagdad potrzebuje też zarządcy. No to później by trzeba było również tam wysłać jednego. Zobaczymy. Na razie pójdziemy nimi do Bagdadu.
Choć nie idziecie w tę stronę, ale i tak obok Bagdadu trzeba przejść. W takim razie w Bagdadzie można by zwerbować kilka dodatkowych oddziałów, na przykład tych. To są te jednostki walczące wręcz, one są tanie i wydają się być dość skuteczne. Więc tak, prześlemy na pewno dodatkowe siły w stronę Bagdadu, gdzie połączymy ich właśnie z nadchodzącymi siłami nowego dowódcy. W tym miejscu natomiast zwerbujemy sobie już troszkę więcej piechoty zamiast konnicy. Tutaj może na razie nie. Znowu zaczynają piłować za oknem. Jezus Maria, jakby się uwzięli. Tak, akurat zacząłem nagrywać. Jak tam zaraza? Zaraza niestety będzie nas dziesiątkować. W takim razie musimy przeciwdziałać temu przez kolejne przetrenowanie naszych jednostek. Tych mogę się już pozbyć w zasadzie, nie są mi oni potrzebni. Tych sobie przetrenuję, tych również. W Antochii natomiast, choć kurde, niepotrzebnie ich zlikwidowałem, wiecie, bo nie mam jak uzupełniać tego oddziału. I gdy ten oddział by stał się... straty poniósł, to mogłem z tamtego drugiego jednostki dodawać. Ach, nie pomyślałem. Dobra, tutaj natomiast weźmiemy sobie tych więcej. Oczywiście tutaj kolejne też przetrenowanie jednostek. Najchętniej wysłałbym tych łuczników do Aleppo. Czy Adana jest pod panowaniem zarazy? Nie jest. Doskonale. W takim razie wyślemy tych łuczników do Aleppo. Oni tutaj mają szansę się przetrenować, natomiast Antochia będzie głównie operować na tych swoich tutaj jednostkach, gdzie nie przeszkadza im za bardzo to, że... Znaczy, nie przeszkadza im... Cholera, można ich po prostu werbować w tym mieście. Tu mamy kolejnych kapłanów wroga, których ja bym chciał się pozbyć. Jednego się udało, dwóch nie. 52%, wreszcie, dziękuję. Wspaniale. Teraz, co dalej? Tu mamy szpiega, w Kuari można by... Nie, w Edessie można by zwerbować dodatkowych zabójców. Oni się przydadzą. Myślę, że przede wszystkim wymienimy tutaj nasze siły. Ponieważ zależy mi aktualnie nad... Tylko, że Adana, widzicie, Adana jest o tyle z tym problem, z tym miejscem, że po pierwsze mamy tutaj konflikt kultury. Więc pierwszą rzeczą, jaką będzie trzeba zobaczyć, to sprawdzić, czy tu są jakieś meczety. Meczetów nie ma, ale w takim razie trzeba sanktuarium tutaj zrobić, naprawić może w pierwszej kolejności te rzeczy. Możliwe będzie też przetrenowanie dodatkowych sił i wysłanie naszych wojsk w stronę Edessy, szczególnie tych. Na razie Edessy najlepiej, najchętniej bym wysłał ich do Bakri. W Bakri nie ma zarazy i w Bakri mogliby również się przetrenować, więc wysyłam ich do Bakri. Nasza Adna, zmienimy to nazwę, bo... Adna. Łatwiej mi się będzie tutaj dzięki temu operować tymi nazwami. Jest to potężna forteca i ona będzie tutaj z pełnym garnizonem, nie do po prostu przejścia przez Turków. Dobra, sprowadźmy teraz naszych przyjaciół aż stąd. Tylko myślę, czy by... Musimy przejść przez tereny należące do kalifatu. Oni mogą nie być zadowoleni z tego za bardzo, więc na razie staniemy sobie tutaj. Weźmiemy naszą flotę. Pięknie. I oczywiście na razie sobie polecimy tędy. Boję się troszkę, żeby mi tu żadni Turcy nie wpadli. Jakąś swoją flotą nie zniszczyli ich. To na razie zadokuję w porcie Antochii. Mam nadzieję też, że nie przejdzie tu żadna zaraza na nich. Nie mogę też za bardzo sprowadzić posiłków, bo te miasta są zakażone. Oprócz tego oczywiście, ale tym się zajmiemy troszkę później. Sprawdźmy teraz, jakie mam wiadomości. Frakcja zniszczona. Norwegia, znowu. Już niszczycie ją 3 razy w ciągu ostatnich tur. Niestety, ale dużo obywateli zabitych. 22 tysiące, nie, 2000 do obywateli, a to jeszcze nie tak dużo. Myślę, że 22 tysiące. No i proszę. Jesteśmy militarnie na drugim miejscu. Niemcy są nadal silniejsi od nas. Ja nie wiem, jak oni to robią. Po prostu mam 3 razy takie państwo jak oni, a mimo wszystko jestem z tyłu. Więc może w tej kolejności sobie zbudujemy. I po prostu nie łapię. Wieści rodowe, cudownie. Mieliśmy tutaj już, że powiększenie świty, nie ma żadnego dojrzewania. Raport budowy.
To powinno nam zwiększyć też częściowo dochód. Relacje pogorszone z sułtanatem. Powinienem w zasadzie mówić o sułtanacie, nie kalifacie. Ale dobra. Tutaj mamy też... O, kupcy się zwerbowali. Znaczy, wytrenowali. Więc od razu weźmiemy sobie tego pana. Tutaj widziałem gdzieś miejsce, w którym mógłbym cię ulokować. I będzie to na pewno to. 60 florenów. Teraz weźmiemy sobie tego kupca, nim pójdziemy na handel kością słoniową. Tu gdzieś chyba wjazd był kolejny. Jezus Maria, znowu telefon. Zaczekajcie chwilkę. Okej, wracamy, dobra. No, oczywiście odebrałem telefon i zapomniałem, co miałem tu zrobić. Chyba kupcy, skoro widzę, że kupce... No, tak jest, kupiec jest jeden. Gdzieś tu był handel jeszcze jakimiś przebrzydłymi zwierzętami wyposażonymi w futro. Oh yeah, jest. Są owce. Z owc... Ze stad owiec mam 83... floreny, natomiast z handlu jedwabiem 60. Logika. No nic, weźmy sobie, zobaczmy, jeszcze tutaj nie możemy nic zrobić. Ten oddział jest mi tu niepotrzebny, tylko zżera pieniądze. I tak się właśnie zastanawiam, czy by nie przelecieć się po tych miastach i nie poeliminować oddziałów, które niepotrzebnie zjadają pieniądze. Szczególnie, bo są tutaj, widzicie, garnizony, które są darmowe. Właśnie, jeżeli one są tak na ciemno podświetlone, to są wtedy darmowe. Tych sobie w takim razie też możemy zlikwidować. Jeżeli nie są podświetlone, znaczy jeżeli generalnie są właśnie na ciemno, to są darmowe. Jeżeli nie są na ciemno, to znaczy, że płacimy za nie. Jeżeli mamy taki jak teraz, to płaci za nie miasto, czyli są darmowe utrzymanie. Jak to sprawdzić czasem, niektórzy pytają. Jak klikamy na przykład na mury, to mamy po pierwsze możliwość do rekrutacji, 3 oddziały naraz i możliwy darmowy właśnie utrzymanie na rzecz garnizonu miejskiego do 3 jednostek. Tu mamy. W innym przypadku możemy też kliknąć na zamek, który nam pokazuje to samo, tylko że w zamku na przykład możemy więcej utrzymywać takich jednostek. Dobra, sprawdźmy tu armię. Tutaj również w takim razie tych nie potrzebujemy. Alamut obroni się spokojnie samo. Generalnie możemy sobie w takim razie zaopatrzyć się w 3 oddziały takie. Akurat 3 mogę, bo tutaj ta armia buntowników nie chce, żeby mi się panoszyła za bardzo. To jest jeszcze jakiś agent. Mamy tutaj kupca. Tym kupcem trzeba byłoby spróbować przejąć dobra tego kupca, ale niestety nim się to chyba nie uda. 25% to jest niewiele na akurat na działania handlowe. Więc wyślemy go tutaj. Tu są jakieś materiały. Jest spokojnie, tutaj również, tu również, tutaj nie jest spokojnie, w takim razie wymienimy, choć nie, tego zostawię akurat. A tutaj jest ok, nasza dawna stolica Urgencz, ta również spokojnie. Embi, w Embi nic nie ma. W takim razie od razu jeden oddział sobie zwerbujemy, wow, w ogóle dobrze, że zauważyłem, później by mi tu ktoś wlazł, kwicie armia buntowników, a później cofaj się pan, po to by... odbić miasto. I tak, mamy tutaj następujące rzeczy. Sprowadzamy aktualnie armię do Kazan, do Kazaniu. W Kazanie, znaczy. Tutaj zwerbujemy sobie w ogóle więcej oddziałów. Będą mi oni potrzebni. W tym mieście również. Powiedzmy, że 3 oddziały takie i 3 oddziały takie będą w stanie już cokolwiek zrobić. Oni mają całkiem niezłą obronę, ale ci mają lepszy atak. W wąskiej uliczce, czy generalnie... Moglibyśmy w takim razie ich troszkę... Czy tak patrzę, że jednak nie. Te ci będą lepsi, bo mają 3 ataku. Myślę, że powinni sobie dać radę obronić to. My możemy wreszcie przejść w tą stronę. Tutaj widzę, też jest dość nieprzyjemna armia. Ale ja również chciałbym zobaczyć, gdzie jest to cholerne... Aż tutaj? Jezus Maria. Strasznie daleko. Skoro aż tutaj jest jakby ta prowincja, nie, no tu musi coś być. Słuchajcie, wpiszę na chwilę kod na mapę, bo chcę zobaczyć, gdzie tu to miasto jest. Widzicie, to zakręca, to dobra. Chciałem właśnie zobaczyć, to są dwie prowincje, to jest jedna prowincja, dziwnie tak jest zrobione. Okej, mamy tutaj dwie... Pójdziemy w takim razie w tym kierunku, dalej oczywiście. Skoro oni tak ochoczo nas atakują, to my również będziemy. W następnej turze zaatakujemy. Teraz możemy się... generała nie ma. No to nie jest dla nas informacja. Dobra. Najmniej też nie zmarmi ten generał. Boję się troszkę wysyłać tą armię w takim razie.
Tu mam generała. Nie. Tu również nie. W takim razie mogę zwerbować sobie jakiegoś. Będę mógł za 8 tur aż. To nie jest dobra wieść. Tu również nie mam. Ha. No cóż. Albo jak najszybciej idziemy w tą stronę. Dobra, idziemy inaczej. Zaatakujemy tych. Już bez jaj. Nie będziemy się z tym bić. Idziemy w tym kierunku i po prostu to będzie garnizon, który będzie sprawował władzę nad murą. Podzielimy sobie tutaj na siły, które będą nadwątlone z świeżymi oddziałami. I ten generał, który jest w wieku 74 lat, wykituje za chwilę. Nieźle. Będzie w stanie tam odeprzeć ich atak. Dobra. I przy okazji, gdzieś tu miałem tego szpiega. Pójdziemy nim sobie dalej. Zobaczmy, co tu się takiego dzieje. Oni na razie, kurde, nie są mi wrodzy, więc... Gdzie co? Czy mi zależy aktualnie na wojnie z nimi? Bo to jest kolejna frakcja, która się znajduje gdzieś tutaj. Z kim oni się tłuką? To bym chciał wiedzieć. Nowogród może? Tak. Z kim toczą wojny? Dobra, idziemy na północ w takim razie. Pójdziemy tędy. Tędy sobie strzepniemy troszkę. Weźmiemy ten jeden oddział. Tutaj są nadal jeszcze w miarę zadowoleni. Więc nie ma z tym najmniejszego problemu. Tu będziemy mogli zwerbować te mocniejsze, choć może... Na razie nie, na razie nie. Poczekamy jeszcze. Morderstwo, wzrost, zaśluby, tu się nic nie dzieje. Wracamy na południe. O właśnie, ci już nadeszli. W takim razie, czy ja mogę... Próbować ich zniszczyć. Mogę. Jest ich tu niewielu, ale... Co prawda... Czy to jest... Co to za oddział jest w ogóle? A, bo tutaj są jeszcze jacyś tacy, widzicie? Wow, 17 obrony. Niesamowite jednostki mają ci Bizantyjczycy. I one są tanie. No to nice. Naprawdę nice. Na razie wycofajmy. To jest trochę gorsze. Może na razie wiecie co, zrobimy tak. Zaatakujemy z tej strony. Właśnie. Nie zostawię ich na plecach. Bo to nie wygląda ładnie. To są zwłaszcza jeszcze walczący w zwarciu konnica, szarżująca. Tutaj natomiast mamy również wyposażoną w miecze. Fajnie wyglądają, naprawdę ładna armia. Może Bizantyjczykami fajnie było też zagrać? Nie wiem, zobaczymy. Stoczymy oczywiście, zapiszemy sobie grę, ale dzięki temu osłabimy ich na tyle w tym rejonie, że będziemy mogli przejąć ten zamek bez najmniejszego problemu. Wtedy najprawdopodobniej przepłyniemy flotą na drugą stronę, zniszczymy również ten oddział, tą małą armię znaczy się, i wtedy wyjdą obrońcy miasta, całe miasto będzie nasze, cały zamek będzie nasz. Toczymy bitwę. Oni to chyba zwłaszcza nie mają też żadnych machin oblężniczych, więc łyk kawy z mojego wiadra. Śmiecie się, to jest kurcze z 3 razy większy kubek niż normalnie. Oj, bez wzniesień. Kurde, dużo konic ma. Zacznij rozstawiać. Serio, nic nie ma? Kompletnie? No tu czy ja oczywiście skończę mapa i nie będę mógł tam wejść. No tak. No cóż. Ale fajnie, zobaczcie jak fajnie jest ten medieval zrobiony. Generalnie walczymy właśnie przy tym pasmie górskim i to jest jedyna taka wąska przełęcz. No i faktycznie to jest jedyna wąska przełęcz. Dobra, zrobimy tak. Wycofamy się w ten tego do tyłu. I rozstawimy naszych łuczników. W pierwszej kolejności w ten sposób. Tu się rozstawimy. Właśnie. Idealnie. Macie stać tak, nie uciekać oczywiście, bez płonących strzał, są za wolne. Następnie jeden oddział włóczników tutaj, drugi oddział włóczników tutaj. Mają blokować przejście. Mój ciężki oddział włóczników z tyłu, nie chcę ich tracić. Najemnicy teraz, najemników sobie rozstawimy również tutaj i tutaj. Coż jeszcze? Może mamy konnych łuczników, czyli dwa oddziały konnych łuczników rozstawimy sobie tutaj. Pojedziemy później nimi oczywiście na flanki.
Na razie będą robić za łuczników takich stacjonarnych. No i oczywiście po dwa oddziały mojej lekkiej kawalerii na flance. Jak również z tej strony. Do szybkiego, jak najszybciej możliwie reakcji. No i dowódca oczywiście tutaj. Dobra, jestem rozstawiony, jestem gotowy. Dawać ich! Dobra, jak to wygląda? Całkiem zacnie. Fajnie ci włócznicy wyglądają. Nieźle, nieźle, nieźle. Ta konnica? Również całkiem nieźle. I zobaczmy, jak przeciwnik wygląda, bo to mnie interesuje. Bardzo ładne są te pancerze. Właśnie w tym modzie mi się podoba to, że każda z frakcji ma w zasadzie unikatowy wygląd. Unikalny. Mają też konnych łuczników, dobrze, ale nie mają żadnych... Jezus Maria, jakie to są pancerzone. Wow, no to może być ciężka przeprawa dni. Oni są chyba twardsi niż krzyżowcy aktualnie. No trudno, wiecie. Nie udało się rozwalić Turkom tej frakcji. Bardzo długo się z nimi męczyli. Dobra, wyślemy naszą konnicę strzelecką. Tak samo tutaj. Zniszczy tę lekką kawalerię. Skumulować na niej ogień. Pojedziemy w tamtą stronę. Z kimś kawalerii. Ona powinna zostać zniszczona bardzo szybko. Lekka kawaleria, rozwalić ją. O to chodziło. Chciałem sprowokować, żeby podjechali do mnie. I tak też się zachowali. Cudownie. Szarża. Jak to wygląda z drugiej strony? Chwila pauzy. Muszę ogarnąć. Teraz ci tu. Również. Wy jedziecie na ich plecy. Następnie macie... Z danej kolejności macie okrążyć. Czy tak, macie jechać tutaj. Świetnie. Okrążyć przeciwnika z tej strony. I podjechać tutaj. Zgrupowanie rozkazów tak zwane. Robi się to klawiszem Shift. Wstrzymając Shift. Następnie wyjedziecie tutaj. I również tutaj. Zaczniemy strzelać też z tyłu. Ten oddział natomiast ma zaatakować kawalerię. I dwa oddziały mojej lekkiej kawalerii na ich lekką kawalerię. Natomiast łucznicy niech skumulują ogień na ciężkiej kawalerii. Ten oddział natomiast tutaj. Ten oddział niech strzela tutaj. Ten oddział niech strzela tutaj. Ci natomiast w tą ciężką piechotę. Ci łucznicy niech się skupią na generale. Pięknie o to właśnie chodziło. Świetnie. Zabijemy mu dowódcę teraz. Widzicie, zaczęliśmy zamykać już koło. I zostawiłem niestety, ale wolne miejsce. Dobra, no to w takim razie zaatakujcie tu, wy zaatakujcie tu. Musimy ich zatrzymać. Strzelaj teraz to miejsce. Pięknie. Zabić tych strażników. Teraz strzelacie tam, znaczy jedziecie tam. Drugi oddział natomiast ma w tą ciężką kawalerię wjechać. I strasznie przecinać zaczęło. Dobra, wy atakujecie tutaj. Wy natomiast, co by się tutaj wam dać do roboty? Wy strzelajcie w tym miejscu, świetnie. Wy również strzelajcie tam. Teraz pytanie. Wy uciekajcie, macie skirmisz moda, macie, świetnie. Doskonale, tutaj ich rozbiliśmy. Czyli jak najszybciej bierzemy się teraz za tych uciekinierów. Ścigamy tych, tych, ale również weźmiemy sobie te dwa oddziały i uderzymy od tyłu na tą piechotę. Pięknie to chodziło. Ciężka
Konica dowódcy jest już pod silnym ostrzałem od tyłu, więc nie powinniśmy mieć z nimi żadnego problemu. Natomiast troszkę do tyłu. Wy teraz atakujecie ich na plecach. Wy również. Ścigać ich. Wy i wy zdejmijcie uciekanie. Pięknie odchodziło. Jeszcze bardziej ich okrążyć. Do tyłu. Konni łucznicy niech się wszyscy w takim razie skupią na tym oddziale. I o to chodziło. Teraz jest panika. Wszyscy zaczną uciekać. Przestańcie strzelać, piesi łucznicy. Ranicie swoich zbyt mocno. Wy tak samo. Tylko ci strzelają. I mają wszyscy skupić ogień na tamtych. Ewentualnie, jeżeli są w zasięgu, możecie im pomóc. Wtedy będzie znacznie szybciej. Doskonale. Wielka armia Bizantyjczyków zostaje zniszczona. Z każdej możliwej strony. Ostrzał. Znowu pauza. Teraz im wyłączymy rozkaz ostrzału. Stop. Również stop. Myślę, że tym razem już sobie z nimi poradzimy. Natomiast nasza piechota z włóczniami ma uderzyć na przeciwnika. Wy wejść im w plecy, wy tak samo rozgromić ich do reszty. Ścigać ich. Nawet dowódca może się rzucić na nich. Wy również możecie zacząć ścigać tych. Nie ucieknie. Tak jest. Będzie starał się przebić, ale mu się to nie uda. Wyciągnąć miecze i zabić mi tego dowódcę. Przynieście mi jego głowę. Doskonale. Armia bizantyjska została zniszczona. Mocni byli ci włócznicy. Trzeba było ich zaatakować na plecach. I taka sama technika będzie teraz w walce z Europejczykami. Czyli przytrzymać ich, a dopiero później oskrzydlić i atak od tyłu. Chyba tu byśmy skończyli, prawda? Czy jeszcze gdzieś został przeciwnik? Nie, niemożliwe. Ha! Our enemy is no more! We have won a clear victory! No i pięknie. Dzięki temu będziemy mogli teraz się załadować na okręty. Oczywiście execute, nie dajemy im szansy. Będziemy mogli załadować się teraz na okręt. Widzicie, tutaj wejdziemy i wysiądziemy sobie po tej stronie, atakując ich od tej, od drugiej jakby strony tego wybrzeża. Dzięki temu zniszczymy ich za jednym razem. Ale to już w następnym odcinku. Do zobaczenia, hejka!